Spotykamy się tradycyjnie już poplenerowo, 10. plener, bo 10. już był z kolei. W gościnnych progach, ruchliwych co prawda, bo przez tą główną arterię ulicę rzeczywiście śmigały samochody, ale już kawałek dalej było bardzo przytulnie, gościnnie, przyjemnie i gorąco wręcz chwilami, bo pogoda rzeczywiście dopisała. To też chyba taka nasza tradycja, że udaje nam się tą pogodę jakoś opanować, okiełznać, albo ona jest nam po prostu życzliwa. To spotkanie 18 twórców w kolejnym urokliwym, wyjątkowym miejscu na terenie gminy Ostrów po raz 6. To pozostałości, ale to też teraźniejszość. Daniszyna, Łąkocin, Chruszczyn, bo na tych terenach pomiędzy tymi miejscowościami się poruszaliśmy. 18 osób i zaledwie, a może aż, 85 prac, bardzo różnych, bo to tradycyjnie malarstwo, ale to także rysunek, to także fotografia, ale i tkanina, i ceramika również. Także staramy się w miarę możliwości oczywiście zorganizować te możliwości dla twórców warsztatowe, tak aby różne techniki również na tych spotkaniach znalazły swoje miejsce. Rok zaczął się kulturalnie. Czy to znaczy, że gmina stawia na kulturę w tym roku? No myślę, że ludzie pracujący w gminie bardzo się starają. Szczególnie chciałbym tu wyróżnić dyrektora Gminnej Biblioteki, który działa również w Stowarzyszeniu Kultura 21 i myślę, że jest tym takim prawdziwym motorem napędowym tych ostatnich dni i ostatnich wydarzeń. Przypomnę, że dwa koncerty w Lewkowie i w Gorzycach, no i dzisiaj poplenerowa wystawa z Daniszyna. Wcześniej jeszcze mieliśmy okazję oglądać zdjęcia też z gminy Ostrów w Galerii 33. Pozostałoby tylko zaprosić Państwa do tego, aby z tymi pracami się spotkali oko w oko, ponieważ są to bardzo różne przestrzenie, nieograniczone wręcz przestrzenie wyobraźni. To bardzo konkretne czasami miejsca zilustrowane w tych pracach, konkretne budynki, konkretne krajobrazy, pejzaże, ale to także te same niejako, a nawet dosłownie te same miejsca, ale pokazane zupełnie inaczej, sprowadzone, uproszczone do detalu czy też do abstrakcji. Tylko zapraszać gościnne nasze progi. Do kiedy można oglądać wystawę? Wystawę będziemy prezentowali przez cały miesiąc lutego.